Witajcie szaleńcy, z tej strony pan Meksyk w imieniu zespołu Meksyk. Hot 16 Challenge 2, Meksyk. Skończyły się czasy, że byle jakoś sprzedaje się. Dla was to dramat, bezużyteczni celebryci z Instagrama. I chciałem zauważyć, że ta fura, co tak szwawo ją przerysowałeś, jest gościa, co mówiłeś brawo. I mam nadzieję, że cię złapią i za każdą rysę przerysują ci tak samo, tylko bardziej psychę. I jak sam trafisz na izbę, to proszę cię, nie narób smrodu. Jak się okaże, że cię przyjmuje ten lekarz od samochodu. Jak się okaże, że w końcu świat powoli rusza, bo pan prezydent podpisał ustawę, że już nie ma wirusa. Nie złoszcie się wcale na polityków, oni przeminą. Gdyby zechcieli zrobić to szybciej, byłoby miło. Gdyby się ludzie zechcieli czegoś nauczyć na tej pandemii, to by nie stali kilometr do maka, jak popierdoleni. Gdy ktoś zapyta, czy widzę pozytyw, że siedzimy w domach, to powiem, że liczę, że świat wziął głęboki oddech i szybko nie skona. To powiem, że nie czytam więcej teorii, co w internecie. Szerzą się szybko, nie są mi blisko, a internet przyjmuje wszystko. A w sieci możesz być każdym, mieć pewne informacje. Od brata kolegi, którego sąsiad słyszał, jak ktoś gasnę. Stary, naprawdę? Dziękuję bardzo za te nagłówki klikalne, że tyle zgonów i dwa razy więcej zakażeń. I za decyzje ważne i odwagę rządu. Trzeba mieć jaja, żeby policję wysyłać na przedsiębiorców. Ten domy się chwieje, karty spadają do ściany, ręce dostaw. Żeby ratować te talie, gdzie J to nie Joker, tylko Jarosław. Albo zostawię to wszystko, albo odejdę szybko. Zmienię zdanie jeszcze dwa razy, jak paski TVP Info. Na koniec dwa zdania uznania w stronę naszej władzy. Tak pięknie pokazaliście, że jesteście całkiem nadzy. Że nie ma kasy, jesteśmy w dupie, tragikomedia grecka. Tekst drukował Sasin, czytała Danuta Cholecka. Do wyzwania nominujemy Hurricane, Brooklyn, Zbigniew Hołdys i Abelard Wilson. I koronawirus. Trzymajcie się ciepło, pamiętajcie, żeby nic wam się nie stało. A tu macie wielki zbiór.